Fire Commander to gra, w której pokierujemy krokami strażaków oraz rozwiniemy naszą własną komendę straży pożarnej. Twórcy gry będą więc chcieli pokazać nam, jak trudną i wymagającą pracę mają strażacy. Miejmy przy tym nadzieję, że podeszli do tematu z należytą starannością. Strażacy to bardzo specyficzna grupa funkcjonariuszy publicznych, ponieważ jaka jedna z niewielu cieszą się bardzo dobrą popularnością wśród opinii publicznej. Nie oszukujmy się, wszyscy kochamy i szanujemy strażaków i bardzo dobrze, bo posiadają bardzo trudną pracę ratującą życie ludziom, często nawet przed ich własną głupotą. Czy warto więc zagrać w grę Fire Commander, by zobaczyć, z jakimi trudami muszą się męczyć strażacy? Recenzja powstała oczywiście na bazie wersji na Steam. Fire Commander to, jak już wspomniałem, gra, w której pokierujemy krokami strażaków podczas kolejnych misji. Będziemy zbierać środki na rozwijanie naszego sprzętu i wreszcie zajmiemy się także rozwijaniem naszych strażaków, ponieważ kiedy ci zdobędą wyższe rangi, to będziemy wybierać im umiejętności specjalne, które pomogą w wykonywaniu ich zadań. Misje można podzielić na duże, fabularne oraz przerywniki między dużymi misjami. Te pierwsze to wieloetapowe, potężne zadania, które będą polegały na gaszeniu jednego pożaru za drugim i między nimi będzie także otoczka fabularna. A mniejsze misje to jedynie pojedyncze przypadki, które w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie ogarnąć w parę minut. Trzeba przyznać, że rozstrzał różnych wyzwań jest bardzo duży i gra będzie testować nasze umiejętności planowania. Będziemy gasić składy materiałowe, ogarniać bałagan na drodze po wypadkach, czy też zajmiemy się wyciekiem toksyn. Zawsze ogień pojawia się w paru miejscach i musimy dokładnie planować, który płomień najpierw chcemy ugasić. Sama mechanika Fire Commander polega na rozgrywce w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą. Będziemy sterować naszymi strażakami oraz pojazdami, wysyłając ich tam, gdzie są potrzebni. Trzeba tutaj pochwalić mechanikę ognia, ponieważ ten roznosi się w ciekawy i realistyczny sposób i będzie wymagał od nas strategicznego działania. Ogień będziemy więc próbować przeatakować z paru stron, by nie pozwolić mu się roznosić na pobliskie obiekty. W innym wypadku może to się kojarzyć z ciągłym wtaczaniem głazu na górę, który zaraz i tak się stoczy. Będziemy więc próbowali operować na poszczególnych ogniskach zapalnych, by je opanować, zanim stracimy nad nimi kontrolę. Z ogniem jest jednak duży problem, bo ten lubi także przeskakiwać przez ściany z niewiadomego powodu. O ile jakieś drewniane skrzynki przy ścianach mogę zrozumieć, czemu zapalają się, stojąc właśnie przy płonącej ścianie, to już czemu to samo dotyczy lodówek lub metalowych półek, to nie mam pojęcia. Niestety na obecną chwilę gra Fire Commander powinna posiadać status Early Access. Wiele funkcji w niej nie działa, jest źle przemyślana lub też po prostu nie ma większego sensu. Weźmy na przykład system pokoi socjalnych oraz siłowni i wytrzymałości. Do połowy gry z jakiegoś powodu mogłem zatrudnić jedynie jednego technika. Jest on potrzebny prawie na każdej misji. Jednocześnie jego wytrzymałość z jakiegoś powodu co jakiś czas jest resetowana i pomimo tego, że nie zostawiam go w socjalu na odpoczynek, bo nie mogę tego zrobić, jest on potrzebny przecież w prawie każdym zadaniu. Same wzmocnienia, które kupujemy, są drogie i mają bardzo mały wpływ na właściwie wszystko. Umiejętności specjalne naszych strażaków, specjalistów także nie mają większej racji bytu, bo zawsze po wykonaniu swojej przypisanej funkcji najważniejszym jest gaszenie pożarów i tym zajmuje się zarówno wyspecjalizowany strażak, jak i medyk, czy też inżynier. Dlatego lepiej im będzie zawsze rozwijać umiejętności związane z lepszym gaszeniem pożarów, niż na przykład szybsze otwieranie drzwi. Kolejnym elementem, który jest po prostu skandalicznym niedopracowaniem, jest brak automatycznego zapisu gry między misjami. Do tego jej stan techniczny także woła pomstę do nieba i o ile mogę zrozumieć przejeżdżające przez siebie pojazdy, to fakt, że gra lubi się wysypać do Windowsa podczas zabawy jest po prostu odrażający w momencie, kiedy dowiemy się, że gra nie posiada automatycznego systemu zapisu. Dwa razy zdarzyło mi się z tego powodu powtarzać parę misji, nie jedną, ale parę, bo ostatni zapis zrobiłem w trakcie długiego zadania kampanijnego. Raz odruchowo wcisnąłem Alt F4 po zakończeniu zadania, a innym razem gra sama z siebie się wysypała. O ile za pierwszym razem mogę mieć pretensje do samego siebie, chociaż wiecie co, czy jesteście w stanie wskazać jakąś chociaż jedną grę z hubami i podziałem na misje z ostatnich 10 lat, gdzie gra nie zapisywała stanu automatycznie w przejściu zadania? Bo ja nic takiego sobie nie przypominam.
W każdym bądź razie, to za drugim razem, kiedy gra się wysypała, miarka się przebrała i po prostu miałem dość tego tytułu i go porzuciłem. To była trzecia misja fabularna. Na 6. Fire Commander ma olbrzymią ilość błędów. Mój ulubiony to niedziałający ekran wyboru strażaków. Dzieci będą nam regularnie znikać i nie możemy ich przeciągnąć na dane miejsce lub też szybko dodawać dwa razy klikając ich ikonę. Strażacy regularnie się zaczynają podczas misji, a ich AI woła o pomstę do nieba. Każąc im gasić ogień, lubią biec prosto w niego. Jednak pasek punktów życia jest tak duży, że nawet przestałem się tym interesować. I lepiej po prostu wysłać ich do karetki między jednym tankowaniem a drugim, niż męczyć się z pozycjonowaniem naszych dzielnych bohaterów. Mógłbym szczerze mówiąc tak długo wymieniać, ale podsumuję to w jeden sposób, bo nie chcę się pastwić nad tą grą. Gra jest w katastrofalnym stanie i nie widać po niej, żeby była w produkcji parę lat. Czekają jeszcze bardzo, bardzo wiele patchowania, żeby to był dobry tytuł. Fire Commander to ciekawa produkcja, która została zrobiona w nieciekawy sposób. Duża ilość błędów, brak autozapisu, czy nawet brak polskiej wersji językowej, a grę robiło polskie studio, sprawia, że pomimo początkowego zainteresowania tytułem, ciężko mi się z nim dobrze bawić i im dalej w las, tym przyjemności mniej. Gra powinna wystartować ze statusem Early Access i wtedy problemu by nie było, a twórcy mieliby czas na szlifowanie oraz dopracowanie tej gry. W obecnej sytuacji warto w to zagrać jedynie w momencie, kiedy naprawdę jesteście fanami gier o strażakach. Lub też chcecie poznać parę naprawdę ciekawych historii z misji fabularnych, ale trzeba do nich dobrnąć, bo te rzeczywiście posiadają narrację i są zrobione całkiem nieźle. Niestety jednak większa pozostała część tytułu wymaga jeszcze wiele tygodni w warsztacie na szlifach. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapki w górę, dajcie znać, czy próbujecie Fire Commander, czy też graliście, czy może się też mylę, tak? Czy może wam się gra jednak podoba i nie przeszkadza wam to, co tutaj narzekałem. Tak czy inaczej, jeszcze raz bardzo dziękuję i słyszymy się jutro w odcinku na kanale lub też na nagraniu live. Do następnego, cześć!